System śkup powoli wraca. Dziś rozpoczęło się włączanie poszczególnych elementów: portalu, aplikacji, mobilnych śkup, tablic, biletomatów czy kasowników w autobusach. Na stronie internetowej ZTM pojawiły się też zaktualizowane rozkłady jazdy. W najbliższych godzinach pasażerowie mogą obserwować włączanie się poszczególnych urządzeń. Wcześniej przywrócone zostały bazy danych. Do awarii doszło w nocy z 7 na 8 lutego. Przyczyną problemów technicznych był cyberatak. W czasie awarii pasażerowie posługujący się kartami ŚKUP mogli korzystać z alternatywnych sposobów zakupu biletów. Na szczęście nie doszło do zakłóceń w funkcjonowaniu komunikacji. Autobusy, tramwaje i trolejbusy jeżdżą bez zakłóceń.